Hej, hej, cześć, z tej strony Docentus, witam na moim świecie. Dzisiaj zajmiemy się pociągiem, a dokładniej to kolejnym składem tego naszego pociągu, którego budujemy i budujemy. Ja sobie dorobiłem kolejny wagonik, żeby mi to ładniej wyglądało. I teraz tak, bez zbędnego gadania zabieramy się do roboty, bo troszkę będzie. Dzisiaj będzie skład z węglem. Także tak, ci co budują ze mną, no to oczywiście tutaj dla nich instrukcja, jak się kończy nasz tłok, czyli taki ten otwarty tłok, od następnej kratki liczymy raz, dwa, trzy i na czwartej kratce tutaj właśnie o, stawiamy sobie blok węgla i idziemy 22 do tyłu, nie? Czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 i 2. No i teraz tak, musimy zacząć, bo te podwozie będzie się trochę różniło od tego. Także zaczniemy sobie tutaj od koła, które robimy w ten oto sposób. No i oczywiście, tak jak i w tym przypadku, z tej i z tej strony dajemy schodek. Tutaj dajemy sobie murek, później znowu schodek i znowu nasze koło. Tak jest, czyli to jest dość dużo detali. I teraz Wam pokażę, jak to dalej zrobić. Tutaj idziemy raz, dwa, trzy sztuki dajemy takich płytek. Później robimy jeszcze raz, tak jak i z tamtej strony, obrócony schodek. I na ten schodek raz, dwa, bo musimy połączyć sobie ten nasz pociąg w ten oto sposób. Ale żeby go też połączyć, to musimy sobie wybudować tutaj coś takiego. I dźwignią pyknąć tu i tu i przyłączę. Mamy jeszcze tylko elektryka. No i super, przyłączone. Ok. Tak jak i w tamtym przypadku, bardzo podobnie. Tutaj idziemy z półpłytką na górze. Tak, tak. A nad tym pamiętajcie, żeby dać schodek właśnie tak obrócony. Nie? I kolejna rzecz. No to tu lecimy sobie, robimy sobie półpłytek, czy w sumie takich klocków, tylko że wiecie, one są na pograniczu klocka. Robimy 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. No i później tutaj się oczywiście znowu będzie zaczynały te nasze nowe koła, czy nowe z tej strony, które będą, nie? Tak, idziemy tutaj z murkiem. Aha, dobra, dobra, teraz znowu. Tak, i na ostatnim, jak zrobiliśmy 22, powinno być koło. I robimy dosłownie to samo, nie? Z tej strony. O, tu będzie tłok. Tutaj robimy znowu trzy sztuki takich płytek, obracamy się, znowu robimy tak, no i tutaj sobie też możemy to wypełnić bez żadnego problemu, bujamy to, otwieramy i jeszcze tu pośrodku murek, coś takiego mamy. No i tu też musimy to oczywiście wykończyć, czyli idziemy tak, tak. Tak i tak. A tu damy tak. Dobra, i moi drodzy, to jest taka pierwsza część. Ja teraz sobie zrobię tutaj drugą część. Dam wam tutaj laps, żeby. No, zrobię teraz tutaj drugą część i żeby was po prostu nie nudzić, to przyspieszę to troszkę. A każdy, kto już to buduje kolejny raz, to już pewnie to zna na pamięć.
Okej, okay, kiedy już mamy coś takiego, to kolejną rzecz będziemy robić i tak, potrzebujemy kamienną płytkę i tą kamienną płytkę zrobimy sobie podłogę, ale tą podłogę będziemy robić, moi drodzy, na wysokości tego schodka, zobaczcie, czyli ona, a to jest ważne, ma być nad tą płytką tutaj, nie? I lecimy śmiało sobie z tą płytką tutaj. W całości musimy wypełnić, no bo na czymś ten nasz węgiel musi przecież leżeć, nie? Tak przy okazji powiem, że no pytacie, atakujecie już mnie, kiedy będzie kombajn. No i powiem wam, że już dwa modele zaprojektowałem, żaden mi się nie podoba. No nie jest to prosta rzecz. No i próbuję dalej, aż będzie coś, co mi się będzie podobało. Wtedy będzie, no jak przyjdzie czas. No na razie jakoś tak, no nie do końca jestem zadowolony z tego, także. No jeszcze wszystko w swoim czasie. Okej, okay. I moi drodzy, tak. Kolejną rzeczą, jak już to mamy, kolejną rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, to bierzemy sobie dalej tą płytkę naszą i tutaj budujemy przez całą długość taki jeden pasek. Jezu, nie wiem, co tak mało klatek mam. No. Strasznie mnie to denerwuje ostatnio, ale być może już koniec żywotności mojego komputera. No, też tak może być. Budujemy sobie coś takiego do końca i po prostu cały taki obwód sobie zrobimy. To będzie troszkę monotonne, ale musimy to wytrzymać. O, może tak to będzie nawet nam szybciej szło, jak tu dam. O, nawet z góry mogę śmiało sobie, super, śmiało sobie mogę cykać. Aż tak wysoko na razie nie. I po prostu lecimy naokoło. Wiecie co, ja nie lubię latać w Minecrafcie, bo te ruchy są takie bezwładnościowe. Zanim on się zatrzyma, to słownie trochę mija. Nie mogę tego nigdy wyczuć i to moje budowanie jest takie słabe troszkę. No ale cóż, dobra. Jeżeli już mamy taką podstawę, może zmieńmy czas. Ktoś pytał, jak się zmienia czas. Time. Set. Ja wpisuję 1, czyli to jest wschód słońca. Koło i to tak do, na przykład, nie wiem, do 12 tysięcy można robić, jest zachód słońca. I teraz tak, robimy tutaj po rogach. Raz, dwa, licząc takie pełne, nie? 3,5 bloku. Dobra, zróbmy 3,5 bloku. Raz, dwa, trzy i pół. I teraz tak, lećmy sobie z tej strony. Raz, dwa, trzy i pół. Oczywiście ten wagon, no to musi być dwa, poczekajcie, muszę policzyć. 3,5. To jest wagon, który jest dużo prostszy od lokomotywy, chociażby od tych wagonów. To jest taki prosty wagon z węglem, nie? I teraz tak, moi drodzy, muszę się zastanowić. Zróbmy może tak, dwa odstępu i wybudujmy do góry znowu coś takiego, tak jak tutaj mamy. Później tak, zróbmy znowu dwa odstępu, wybudujmy znowu i znowu dwa odstępu i lećmy do góry. Coś takiego i z tej strony to samo będziemy robić, tak, dwa. Bo wiecie co, jak przyglądałem się na takie wagony typowo do przewozu takiego, no właśnie takiego węgla, one mają takie jakby drzwi, które nie wiem, chyba to są do wysypywania tego surowca, chociaż ja nie wiem właśnie, jak to jest opróżniane, nie mam pojęcia, ale widziałem, że są takie drzwi, gdzie można to opróżniać, także my tutaj zrobimy. Raz, dwa, trzy. Wiecie co? Zrobimy to troszkę wyżej.
pokażę wam, jak to ja chcę zrobić. Na razie zróbmy tak. Wypełnimy sobie to 3 blokiem. Będziemy zamykać nasz wagonik, ale myślę, że chyba... No, myślę, że to zdecydowanie za wysoko będzie, także... No, tak jak było, nie? Czyli taką sobie przejedziemy teraz. O, to wszystko połączymy. Okej, okay, idziemy sobie dalej. I tu do samego końca oczywiście, a to wszystko na razie wypełnijmy kamieniem. Chciałem zrobić z metalu, ale ten metal trochę taki za bardzo błyszczący jest. Nie do końca mi to by pasowało. Myślę, że ten kamień... Dodamy trochę szczegółów. Wiecie, że ja lubię, jak jest dużo szczegółów. Wtedy to tak fajnie wygląda. Okej, okay, tu. Idziemy oczywiście też tu. Też ten składzik to będzie dosłownie prosty, jak dla mojego dziecka do zrobienia. Nic tu skomplikowanego. Zwykły prostokąt tak naprawdę. Ale będzie fajnie wyglądał. Będzie wyglądał fajnie. Dobra, idziemy tu z powrotem z tymi bocznymi, nie? Czyli tak. Jest trochę tutaj budowania. Nie wiem, czy to też nie przyspieszę. Chyba może nawet trochę przyspieszę, bo to jest jedno i to samo. Po co ten film ma trwać godziny czasu, nie? Chyba, żebym o czymś ciekawym rozmawiał z wami. Ale co ja mam do... Z czym mam z wami ciekawym rozmawiać, jak u mnie tylko choroby. Ostatnio moja córka przywlokła z przedszkola wirusa, gdzie 3 dni leżałem w łóżku z gorączką. Jeden tylko taki plus, że się wyspałem, bo tak po 6 godzin na dobę śpię, a tak to spałem prawie 3 dni. Nie mogłem się podnieść. Także jeden taki plusik tylko. I tu lecimy. Wiecie, tutaj polecimy do góry. I tu ostatnie. Aha, jeszcze z tamtej strony. No i to trzeba wykończyć sobie ładnie. I półpłytką, czyli klikania trochę tu mamy. Pach, 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 pach i pach. Ok. No i moi drodzy, na razie to wygląda już jak jakiś tam skład towarowy, ale nie o to nam chodzi. A musi być w miarę jakiś tam... znaczy tu musi być troszkę szczegółów. I my to o to musimy teraz zadbać. Weźmy sobie kratę. Weźmy sobie oczywiście drabinkę. Weźmy sobie... przycisk. I pierwsze co zrobimy, to zróbmy może tutaj coś takiego. Tak. I tak. Tu weźmy może... Zróbmy coś takiego, a jeszcze, żeby nie było, dajmy tutaj jakieś takie pierdółki. Już to dużo lepiej wygląda. Kolejną rzeczą, którą będziemy robić, bo wiecie, są te drzwi takie boczne i może zróbmy coś takiego z drabinek, że tu to będą jakieś takie, symbolizowało nam jakieś drzwi. I tutaj nawet damy sobie, o. Pach, pach. O, nawet coś takiego będzie ok. To samo tu. O. Dobra, dobra, mamy to.
No i okej, z drugiej strony to samo. Czyli musimy to wszystko oblecieć naokoło. I kiedy to będziemy mieli? Tak jest. Fajnie, fajnie. No to jeszcze z tej strony, bo to jest kawał wagonu, także to porobić tu trochę trzeba. Robimy te drzwi sobie i z tej strony, tutaj jedną tą wolną i tutaj na tej drugiej, nie? I ten wagon zaczyna nabierać jako takiego teraz wyglądu, zobaczcie. Coś tutaj się dzieje. Nie, to jeszcze nie wszystko. Bierzemy teraz przycisk i przyciskiem lecimy. Oj. Tu po prostu naokoło sobie będziemy bujać tym przyciskiem przez cały wagon. Tak, tu do góry. Ja tak się zastanawiam, może jeszcze tu damy. Pewnie. Fajnie wygląda. No i lecimy teraz tu. I z takiego zwykłego kwadratowego wagonika całkiem fajne rzeczy nam wychodzą. Bach. O, nieźle. Moi drodzy, można by powiedzieć, że jest już fajnie. Ale piszecie PKP, żebym zrobił PKP. No ty, taki problem. Problema nie ma. Pach. PKP. Cargo. O, dobra. Jest PKP Cargo. Z drugiej strony to samo musimy napisać. Bez lipy. PKP Cargo. Ciemno jest, nie mam podświetlanej klawiatury, więc ciężko trafić w klawisze, ale się udało. No i teraz tak, moi drodzy, potrzebujemy węgiel. No musimy to zapakować węglem. Mamy blok węgla. Aha, pisaliście mi, żebym też wylał wodę w tej cysternie. No można, ale myślę, że to już jak ktoś chce, może sobie wylewać. Mi się po prostu nie chce. I teraz tak, no wszystkie nie będę wypełniał z wiadomych powodów. No to jest dekoracja. Mi się nie chce. Szkoda czasu. Dlatego uzupełnię tak. I zauważcie, ja tu sobie uzupełnię. Też tak możecie. Równiutko tu. Dlatego tą płytkę też dałem o jeden wyżej niż jest blok węgla. No, przejedziemy teraz tu i zobaczcie, zmienimy tylko czas. Dobra, czas mam zmieniony i teraz, moi drodzy, możecie zrobić coś takiego, na przykład, o, tak tutaj nierówno powkładać węgiel, nie? Tu troszkę damy, jakiś odstęp na przykład, o. Tu damy znowu jakiś, o jeden więcej. Tu damy troszkę tego węgla, znowu damy odstęp. Znowu troszkę węgla, później znowu troszkę węgla. O! Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Skład pełen węgla, nie? I teraz się zastanówmy jeszcze, czy coś tu nam brakuje do tego naszego składu. Myślę, że jeszcze coś tutaj możemy dać. Może ktoś będzie fanem, może ktoś nie będzie fanem, ale zrobimy tak może. Gdzie tam są wełny nasze? Weźmy niebieską wełnę i weźmy białą wełnę. I zróbmy, moi drodzy, jakąś grafikę. Dajmy, przypuśćmy tak, tak. Nie wiem, no tu damy niebieską, niebieską. Dajmy tu białą, tu białą, tu niebieską. O, że ktoś tam pomalował nam ten skład, nie? Coś takiego można zrobić.
tutaj zrobimy podobnie. Albo inną grafikę. No nie wiem, jak tam czujecie to, w ogóle jak to widzicie, to możecie sobie też zrobić. Damy tu może, o. Tak, 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 tak i tak. Jeszcze myślę, że o. Tutaj nawet można byłoby dać tak i... No wiecie, no nie, ciężko zrobić jakąś fajną grafikę z takich dużych kwadratów, nie? Okej, czy coś jeszcze nam tu brakuje? Czy mamy wszystko? W sumie nie wiem. Może gdybym... Jeszcze tak się zastanawiam nad tą grafiką, wiecie, że gdyby tak zresztą ładnie wyglądało. To na przykład tak. Ale to już wiecie, no to... Grafika. Jak to grafika, nie? U słabego grafika. Okej, moi drodzy, to już od was zależy, jakie macie zdolności graficzne i jak sobie wymalujecie swój skład. Oby was policja nie złapała, oni gdzieś tam są. Mały ten rendering mambo. Mało klatek. Wiecie co, jeszcze włączę cienie i za chwilkę się widzimy. No i okej, moi drodzy, no na cieniach jak to na cieniach. Pięknie wszystko wygląda. Także jeszcze tutaj powolutku sobie oblecimy, byście zobaczyli. A całkiem fajnie, całkiem mi się podoba. Piszcie w komentarzu przede wszystkim, jaki ma być kolejny wagon. Ja tam jakieś pomysły mam. Co wy byście chcieli zobaczyć? Napiszcie, zobaczymy. Także, no co, z mojej strony tyle. Jeszcze może oblecę. A co? Zachód słońca się robi i może tak, o, tutaj sobie gdzieś stanę, zakończę. Z mojej strony tyle, moi drodzy. Dzięki za to, że komentujecie, łapkujecie moje filmy. No i udostępniacie oczywiście. I co? Widzimy się w kolejnych. Także trzymajcie się ciepło. Ja jestem Docentus i nara, pa!